Monika Kery, witam Państwa w programie Gość Tygodnia. Dziś moim Państwa gościem jest Dariusz Klimczak, członek Zarządu Województwa Łódzkiego, sekretarz Naczelnego Komitetu Wykonawczego Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzień dobry. Dzień dobry Pani Redaktor, dzień dobry Państwu. Panie Marszałku, jest Pan znany telewidzom naszej stacji przede wszystkim z miłych i sympatycznych wydarzeń, takich jak na przykład zakup rezonansu magnetycznego, oddanie gamma kamery, oddanie też lądowiska, wyremontowanie oddziału intensywnej terapii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym. Czy w tym roku także dojdzie do jakiegoś uroczystego przecięcia wstęgi w Szpitalu Wojewódzkim? No, przyznaję się, że dużo pracy i swojej uwagi skupialiśmy zawsze na Wojewódzkim Szpitalu w Zgierzu i stąd te miłe wydarzenia dotyczące inwestycji. Trzeba przyznać, że ten szpital był od jakiegoś czasu niedoinwestowany, szczególnie jeżeli chodzi o ten obszar diagnostyczny, remonty poszczególnych oddziałów. I od 2009 roku naprawdę bardzo dużo pieniędzy zainwestowaliśmy. Chcielibyśmy, aby co roku bardzo duże inwestycje były lokowane w Zgierskim Szpitalu Wojewódzkim. I tak także się w tym roku stanie. No, czeka nas remont neurochirurgii, długo wyczekiwany, bardzo potrzebny. Szczególnie w aspekcie przyszłorocznego kontraktowania z Narodowym Funduszem Zdrowia. Na Pana blogu można przeczytać o strategii województwa łódzkiego, gdzie jej celem jest specjalizacja szpitali. I według niej szpital wojewódzki ma się wyspecjalizować w trudnych operacjach neurochirurgicznych. Chodzi o leczenie glejaków wielopostaciowych. Ale żeby tak się stało, to musi neurochirurgia, no, która teraz nie wygląda najlepiej, przejść taki gruntowny, generalny remont. No tak, trzeba powiedzieć sobie wprost, że ten oddział zasługiwał na remont już od bardzo dawna. Zawsze taką przyczyną opóźnień poszczególnych działań no, są pieniądze. W tym szpitalu trzeba było zaczynać tak naprawdę od samego początku, ale przyszedł ten czas na neurochirurgię. Chciałem podziękować wszystkim tym, którzy zabiegali o ten remont i pokazywali i radnym, i zarządowi województwa to, co jest najważniejsze i jaki może przynieść efekt, bo przede wszystkim oczekujemy efektu zarówno pod względem medycznym, leczniczym, jak i finansowym. I to się pięknie łączy. W Łodzi mamy słynnego pana profesora Kolasę w szpitalu Kopernika, słynnego neurochirurga i chcielibyśmy, aby ten nasz szpital Kopernika nie był osamotniony. Chcielibyśmy, żeby w Zgierzu także dokonywać specjalistycznych operacji, żeby to podnosiło referencyjność szpitala, a co za tym idzie, określone wysokie dochody z Narodowego Funduszu Zdrowia, które reperują finanse całego szpitala i cały szpital może odczuć to, że jeden z oddziałów, poszczególne oddziały wnoszą określone środki. Na otwarciu właśnie oddziału pan marszałek Stępień mówił do mnie, że chodzi też o to, aby szpital wojewódzki przyjmował pacjentów z wypadków. Tutaj mamy skrzyżowanie autostrad i wasze kolejne posunięcia związane z remontami, modernizacjami związane są właśnie z wyspecjalizowaniem do tego typu przypadków. Zgadza się. Były takie myśli od samego początku, kiedy Ministerstwo Zdrowia formułowało taki plan i wdrażało go w życie dotyczące centrów urazowych. Jest ich 13 w Polsce, nie w każdym województwie i kiedy była próba lokowania takiego centrum urazowego w województwie łódzkim, myśleliśmy o trzech miejscach. Oczywiście Szpital Kopernika w Łodzi, Szpital w Zgierzu i Centrum Kliniczno-Dydaktyczne. Centrum było niewykończone, a szpital w Zgierzu niedoinwestowany i natomiast jego świetne lokowanie przy skrzyżowaniu autostrad, także budowa już wtedy tocząca się lądowiska, no wiele argumentów mówiło o tym, żeby to był właśnie szpital w Zgierzu. Natomiast musimy jeszcze trochę odczekać, uzbroić ten szpital, wyposażyć go, żeby móc podzielić się tymi zadaniami centrum urazowego i mam nadzieję, że po kilku kolejnych inwestycjach będzie to możliwe. Przejdźmy teraz może do innego tematu związanego ze szpitalem wojewódzkim. Do niedawna głośno było o likwidacji oddziału pediatrycznego i przeniesieniu go do szpitala pediatrycznego w Łódzkich Łagiewnikach. Dojdzie to przeniesienie do skutku czy nie? Dzisiaj w tym szpitalu skupiamy się na innych zadaniach i chcielibyśmy w innych obszarach spowodować to, aby następne kontraktowanie z Narodowym Funduszem Zdrowia, naszym płatnikiem, przyniosło określone rezultaty. Pediatria to jest temat, którego na razie nie podnosimy.
Rozumiem. A jeżeli chodzi o to, że z roku na rok szpitale wojewódzkie otrzymują coraz mniej środków za nadwykonania, generuje to ich długi. Szpital się bilansował, potrzebne są oszczędności, cięcia wydatków i do naszej telewizji też zgłaszają się pacjenci, którzy są zaniepokojeni takim stanem rzeczy, jeżeli chodzi o szpital wojewódzki. Mówią, że na oddziałach brakuje pielęgniarek, personel z długoletnim stażem jest zastępowany młodszym, tańszym, ale i mniej doświadczonym. Jeżeli chodzi o ten pierwszy temat, czyli nadwykonania, jesteśmy w ciągłym kontakcie z Narodowym Funduszem Zdrowia. Próbujemy ten proces właściwego rozliczania się z płatnikiem usprawniać, stąd także wdrożenie specjalnego programu, którego inicjatorem był Urząd Marszałkowski, Departament Polityki Zdrowotnej. No jest szereg działań i ja nie chciałbym tutaj formułować twierdzenia, że jedynym winowajcą jest Narodowy Fundusz Zdrowia, bo tak nie jest we wszystkich przypadkach, to prawda. Nierzadko się procesujemy, nierzadko się spieramy i przy pomocy lekarzy z naszych szpitali próbujemy się uzbrajać w takie argumenty, żeby przekonać NFZ, że ważne jest, abyśmy mieli dodatkowe punkty albo określone procedury w inny sposób rozliczali. Natomiast z drugiej strony musimy pamiętać o tym, że te kłopoty finansowe w większości szpitali z czegoś wynikają i zmiany w tych placówkach muszą być dokonane. Jeżeli porównamy sobie strukturę organizacyjną czy strukturę pracy szpitala publicznego i szpitala niepublicznego, to na pierwszy rzut oka widzimy ogromne różnice. Ja nie mówię, że te niepubliczne są lepsze, bo nasze szpitale publiczne wykonują szereg działań, których nigdy się nie podejmie prywatny przedsiębiorca, niepubliczny właściciel. I to jest siła lecznictwa publicznego, takim jakim jest chociażby szpital w Zgierzu i wszystkie szpitale marszałkowskie. Natomiast musimy zwracać szczególną uwagę na nie tylko stronę przychodową, ale także wydatki, z których wiele możemy oszczędzić. A to jest z korzyścią przede wszystkim dla pacjentów, ale także dla tych osób, które w szpitalu pracują. Kiedy oglądamy poszczególne otwarcia, wyremontowane oddziały w telewizji, myślę, że każdy pracownik, pielęgniarka, lekarz z różnego rodzaju szpitali chciałby pracować na nowoczesnym sprzęcie, w nowoczesnym otoczeniu, z nowoczesnym instrumentariuszem, a to jest możliwe tylko przy dobrej kondycji finansowej szpitala. Nie zawsze organ założycielski, właściciel, Urząd Marszałkowski, Starostwo, Miasto jest w stanie rok w rok wiele milionów złotych przeznaczać na kolejne remonty. To trzeba też samemu wypracować. Panie Marszałku, jak Pan przegląda bilans, to szpital wojewódzki się bilansuje, on zacznie w końcu na siebie zarabiać, czy cały czas będzie na minusie? No wiemy, że rok ubiegły zamknął się na zerze. Nie, tutaj trzeba przyznać, że postęp jest i nie tylko w tym wyposażeniu, infrastrukturze, ale także w rachunku ekonomicznym. No musi to iść w parze. Innego wyjścia nie ma. Jeżeli ten szpital będzie świadczył coraz lepsze usługi, mówiąc językiem komercyjnym, tym większe zainteresowanie będzie pacjentów. Wspominaliśmy o pediatrii. Żeby ona stała się wysokoreferencyjna, trzeba szeregu działań. Bądźmy szczerzy, kiedy nasze dziecko zachoruje, czy dziecko naszych znajomych, to często mówimy o tym, że szukamy pomocy w wysokoreferencyjnych placówkach. Mówimy o szpitalu Matki Polki, mówimy o szpitalu, popularnie mówiąc, na Spornej, o Koperniku i tak dalej, i tak dalej. Chciałbym, żeby tak się stało, żeby każdy z oddziałów Wojewódzkiego Szpitala w Zgierzu miał na tyle dobrą famę, na tyle dobrą referencyjność, żeby mówiło się, jak zachoruję, to chciałbym być leczony w Zgierzu. I myślę, że tymi kolejnymi etapami, zarówno poprawy sprzętu, kolejnych specjalizacji, zdobywania miejsc na rezydenturach, bo to są bardzo ważne małe kroki, czy lepsze kontrakty, no dojdziemy do takiego momentu, że będzie można się pochwalić. Tak, szpital wojewódzki w Zgierzu może spokojnie rywalizować w województwie, ale i w kraju. To co Pan powie kobietom ciężarnym, które mówią, ja nie chcę rodzić w Zgierzu? No, chyba się już to zmienia i dobrze, że jest także szkoła rodzenia w szpitalu w Zgierzu. To się latami wypracowuje to zaufanie.
oddział i specjalizacja, o której Pani mówi, jest no, bardzo delikatna i tutaj trzeba naprawdę nie tylko jednego roku, żeby na takie zaufanie sobie zasłużyć. Wszystko w rękach tych, którzy zarządzają tym szpitalem, ale także którzy bezpośrednio mają styczność z pacjentkami, a mam nadzieję, że tak będzie. Już wkrótce, o ile tak nie jest już teraz. A kiedy ostatni raz odwiedził Pan oddział ginekologiczny? No tam jest nieciekawie, on też czeka na remont. W szpitalu w Zgierzu bardzo często bywam. Nie na każdym oddziale zawsze to się zdarza. Natomiast my oczywiście mamy plan wieloletni i mam nadzieję, że w najbliższym czasie, szczególnie wtedy, kiedy spółka Inwestycje Medyczne pozyska środki, będziemy mogli przyspieszyć proces inwestycyjny, a na jednym z pierwszych miejsc jest właśnie wspomniany przez panią redaktor oddział. Proszę kilka jeszcze słów o spółce powiedzieć, bo było już o niej głośno w mediach łódzkich. U nas w Gierzu jeszcze tego tematu nie poruszaliśmy. Kiedy by taka spółka powstała i co ona ma na celu? Ta spółka powstaje, jest w fazie organizacyjnej, ma na celu pozyskanie środków dodatkowych na kolejne inwestycje, modernizację, wyposażenie w sprzęt placówek, których właścicielem jest samorząd województwa. Powód jest bardzo prosty. Dotychczas z budżetu przekazywaliśmy jako samorząd województwa pieniądze na modernizację placówek, pozyskiwaliśmy środki europejskie, a z drugiej strony także nasze placówki, także za pośrednictwem różnego rodzaju programów, ale także z własnych dochodów bądź kredytów, pożyczek, takich inwestycji dokonywały nasze placówki. Natomiast przyszedł taki moment, w którym obecna perspektywa finansowa się skończyła. Możliwości budżetowe już nie są takie jak przed kryzysem. Zobowiązania, które zaciągnęliśmy, są na bieżąco spłacane, natomiast szpitale ciągle potrzebują inwestycji. Uznaliśmy, że nie pozwolimy na to, żeby szpitale zadłużały się ponad miarę, żeby korzystały z różnego rodzaju innych zabezpieczeń i Zarząd Województwa wyszedł z taką inicjatywą, aby powołać osobną spółkę, która będzie zajmowała się pozyskiwaniem takich środków, nie obciążając budżetu województwa w postaci poręczenia, ani szpitali. I myślę, że ta inicjatywa się sprawdzi i szpitale odczują to jeszcze w tym roku. Zmieńmy może teraz temat. W 2009 roku bez skutku kandydował Pan do Parlamentu Europejskiego. Tym razem się uda? Mam nadzieję, że tak. Szósta pozycja. To dobra czy zła? Muszę powiedzieć, że PSL wystawił wszystkich swoich najlepszych kandydatów i na tej liście tak naprawdę wszyscy mają porównywalną pozycję i miejsce nie jest aż tak ważne. Zresztą ja w swojej dotychczasowej działalności politycznej jeszcze nigdy nie miałem pierwszego miejsca, a wybory udaje się wygrywać. Chociażby tak w ostatnich wyborach do Sejmiku, gdzie z drugiego miejsca zdobyłem lepsze wyniki niż niektórzy z pierwszego miejsca. Warto tutaj przypomnieć widzom, że ten wygrywa wybory, kto ma najwięcej głosów, a nie kto jest pierwszy, drugi czy szósty na liście. Na swoim blogu pisze Pan, podczas kampanii wyborczej będę budował pozytywny wizerunek Unii, ale nie ucieknę od spraw, które trzeba jak najszybciej naprawić. Przedstawię Unię bez cukru, ale i bez biadolenia, taką jaką jest u nas na miejscu, na wsi i w mieście. Nie będę zajmował się pomnikami, ani krytykował remontów. Skoncentruję się na możliwościach i szansach naszego województwa w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej. No oczywiście tutaj się odniosłem po pierwsze do takiego schematu, którym się posługuje większość polityków w ocenie Unii Europejskiej, albo czarno, albo w czarnych barwach, albo w białych. Chciałbym w tej kampanii mówić o Unii taką, jaką jest, taką, jaką widzimy na konkretnych przykładach i tych dobrych, i tych złych. Które inwestycje były bardzo potrzebne, które się sprawdzają i które można kontynuować.
a które zupełnie były bezcelowe i o tym też trzeba mówić. Jakich programów było za dużo? Często mówimy o programie operacyjnym Kapitał Ludzki, że tutaj akurat niektóre linie były nietrafione i to trzeba mówić sobie wprost. Z drugiej strony chciałbym także powiedzieć, że w tej kampanii zamierzam rzeczywiście zajmować się Unią Europejską, sprawami, o których decyduje Komisja Europejska i o prawie, które jest implementowane do naszego ustawodawstwa, a nie o tym, czy wybudować jednemu czy drugiemu politykowi pomnik, czy remont, który trwa, jest potrzebny, czy nie, bo to są sprawy spoza tej kampanii. Niestety, tak się dzieje, że te nasze sprawy doczesne, krajowe determinują każdą kampanię, bez względu na to, czy dotyczy samorządu, czy Europarlamentu. Jak pan teraz patrzy na nowy okres finansowania, to gdzie pan widzi szansę dla Łodzi, ale i całego województwa łódzkiego? No przede wszystkim infrastruktura, z której zrobiliśmy wielki krok i to, co zadziało się za czasów, kiedy ministrem infrastruktury był pan Cezary Grabarczyk, no to jest nie do przecenienia i trzeba to kontynuować i bez względu na to, jaką opcję polityczną reprezentujemy, to te działania infrastrukturalne trzeba kontynuować. Ja niedawno byłem w Stanach Zjednoczonych na specjalnym programie rządowym, w którym miałem możliwość poznania, w jaki sposób zmieniały się systemy komunikacji w różnych wielkich aglomeracjach amerykańskich, akurat na przykładzie Filadelfii. I widać, w jakim kierunku bardzo wyraźnie powinniśmy podążać, ile mamy do nadrobienia, szczególnie w takim aspekcie, że także w Polsce, także w województwie łódzkim idziemy w kierunku, w którym codziennie trzeba dojeżdżać do pracy i ta komunikacja jest niezwykle ważna i na niej powinniśmy się w przyszłym okresie programowania skupić. Myślę, że będziemy trzymać kciuki za pana, ale co jeżeli nie dostanie się pan do Europarlamentu, co dalej? Wybory jesienią samorządowe, za rok do parlamentu. Oczywiście trzeba angażować się w życie publiczne. Jeżeli powiedziało się już A, trzeba dokończyć te swoje działania. Ja jestem samorządowcem od 6 lat i także zamierzam na tym polu pokazywać się z aktywnej strony. Tym bardziej, że powierzono mi w Sejmiku i w Zarządzie Województwa bardzo odpowiedzialne i nie ukrywam trudne zadania związane z ochroną zdrowia, nadzorowaniem szpitali, ale także polityką społeczną. Niedawno ustawa o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej powierzyła samorządom różne inne zadania. W moim przypadku utworzenie i nadzorowanie regionalnych ośrodków adopcyjnych. To także jest wielkie wyzwanie, szczególnie w przypadku tych zmian, które wprowadza minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz. Wielkie programy, program Maluch, żłobki, których naprawdę mało się jeszcze w Polsce buduje, a trzeba przypomnieć wszystkim tym, którzy są tym tematem zainteresowani, zarówno po stronie rodziców, jak i samorządowców, no, że ministerstwo po raz kolejny organizuje konkurs, w którym aż 80% dofinansowania jest dla tych, którzy zdecydują się wybudować i prowadzić żłobek. To jest bardzo ważne, jeżeli mówimy o polityce demograficznej w naszym kraju, na którą zawsze narzekamy. No właśnie, dlaczego nie chcą budować przedszkoli, żłobków, czy to miasta, czy to instytucje prywatne? To jest bardzo drogie. To jest bardzo drogie i to był problem. Dotychczas nie było dofinansowania do budowy żłobków i do ich prowadzenia. Natomiast obecny minister pracy i polityki społecznej zbudował taki program. Zmienił ustawę o opiece nad dziećmi do lat 3. I na początku jeszcze, kiedy ten program ruszał i w województwie łódzkim notabene skorzystało z tego tylko miasto Rawa Mazowiecka, było dofinansowanie 50/50. Już w tym roku i w roku przyszłym będzie 80% po stronie ministerstwa, 20% wkładu własnego po stronie samorządu. Mało tego, będzie także program. Jest program, który dofinansowuje zatrudnienie pracowników w żłobku. Ten program był prowadzony przez ministerstwo w przyszłym okresie programowania, czyli w przyszłym roku już przez samorządy wojewódzkie, więc
No, trzeba iść w tym kierunku, bo trudno mówić o tym, żeby zachęcić osoby, młode osoby do tego, aby decydowały się na dzieci, kiedy później się okazuje, że tych dzieci nie ma gdzie zostawić, ci ludzie pracują gdzie indziej niż ich chociażby rodzice, albo rodzice jeszcze pracują. I to jest duży problem i w wielu miastach ten problem jest spotykany, więc w tym kierunku trzeba iść. Najpierw czekamy na remont ginekologii, następnie czekamy na nowe żłobki i przedszkola. Bardzo dziękuję panu za rozmowę, dziękuję też państwu bardzo za uwagę. Dziękuję. Do zobaczenia.